Wraz z wiosną i trwającym sezonem rozrodczym zwierząt przychodzi również czas wzmożonej pracy dla Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, który działa w Nadleśnictwie Grodziec. Instytucja ta specjalizuje się w leczeniu różnych grup zwierząt dziko występujących i wymagających okresowej opieki człowieka. W tym momencie rozpoczął się sezon lęgowy ptaków, sezon rozrodczy ssaków, także coraz więcej tych zgłoszeń jest. Obecnie mamy kilkanaście zwierząt tutaj w rehabilitacji. Z takich ostatnich tutaj akcji, które podjęliśmy, to jest wychowujemy trzy małe wiewiórki. Młoda wiewiórka rzeczywiście wymagała pomocy. Została znaleziona z urazami po upadku z wysokości. Czekają teraz długi i trudny proces rehabilitacji i odchowu. Mamy pod opieką właśnie tutaj taką pacjentkę. Została przywieziona do nas po urazie, po wypadnięciu z gniazda. Jak widać, kondycja się znacznie poprawia, rośnie nam, jest jeszcze na mleku. Trzeba dbać, żeby się miała odpowiednią ilość ruchu, odpowiednią dietę właśnie w odpowiednim momencie, żeby został wprowadzany pokarm stały. No i tak też się staramy robić. O, proszę bardzo. Nie smakuje. Dla tych małych, rudych, zwinnych zwierzątek najtrudniejsza będzie próba adaptacji do środowiska naturalnego. Będą przebywać do momentu, kiedy nauczą same się pobierać pokarm. Akurat u wiewiórek to jest dosyć szybko. I w momencie, kiedy tylko nauczą się same pobierać pokarm, będziemy je naturalizować, czyli będziemy prowadzić takie działania, które spowodują, że one będą mogły przebywać w środowisku naturalnym i jak najszybciej zostaną do tego środowiska naturalnego przywrócone. Zwykle apelujemy o rozsądek, tak, o upewnienie się, że w danej sytuacji ta pomoc jest niezbędna, bo później jest trudno ustalić, czy ktoś po prostu te ptaki zabrał na zasadzie tak zwanego leśnego kidnappingu, czyli odebrał je rodzicom, bo po prostu nie zauważył. Także warto właśnie zadzwonić, skonsultować się wcześniej. My udzielimy porady, jak do tej sytuacji podejść, jak zaobserwować tą sytuację, czy rzeczywiście ta pomoc jest konieczna. Zawsze przy takich okazjach, oprócz radości z możliwości działań pomagających, pamiętajmy, żeby upewnić się, czy interwencja jest absolutnie potrzebna.